To inwestować swoje pieniądze, by zyskać jak najwięcej. Ja nazywam się Dominik Śliwiński i w tym filmie przedstawię Ci mój system inwestowania aktualnych pieniędzy na teraz, ponieważ jeżeli nie będziesz zarządzać swoimi pieniędzmi, to nie będziesz bogaty. Nie ma takiej opcji. Mówię tu o bardzo byciu bogatym, bo możesz zarabiać dobrze i nie zarządzać swoimi pieniędzmi, ale jeżeli zarządzanie włączysz do swojego trybu życia, na pewno osiągniesz dużo lepsze wyniki. Pamiętaj jeszcze, że wszystko co usłyszysz w tym filmie jest to tylko moje prywatne zdanie i nie ma tutaj żadnej porady inwestycyjnej. Nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Pierwszą zasadą, którą chciałbym Ci powiedzieć, jest po prostu: nie oszczędzaj! Mógłbym to tutaj Ci bardziej wbić do głowy, bo tak wiele ludzi oszczędza pieniądze i nie wiadomo, wrzuca je na swoje konta jakieś oszczędnościowe. Przecież to jest strata pieniędzy. Ja wyznaję taką zasadę i mam nadzieję, że to będzie też Twoja nowa zasada, że moje pieniądze to są kogoś innego pieniądze. Pieniądze są po to, żeby nimi działać, żeby nimi coś robić, jeżeli one leżą. Wrzucane na przykład do skarbonki, to tracą, a wiele ludzi to nadal robi. Więc pierwszy stopień Twojego zarządzania pieniędzmi to powinna być Twoja zorganizowanie sobie poduszki finansowej, czyli pieniędzy, które leżą tylko w razie W. Ta poduszka w ogóle to musi być. W zależności od twoich miesięcznych wydatków na kilka miesięcy do przodu, żebyś miał pieniądze, tak? Więc dla każdego ta poduszka będzie różna. Jeden będzie potrzebował ją większą, drugi mniejszą. Ale jak to zrobić? Jak ja to robię? Pierwszym rzeczą to jest po prostu gotówka. Żeby mieć jakąś gotówkę po prostu, a nie pieniądze tylko na koncie. Więc w praktyce zrób sobie 10% gotówki. 10% pieniędzy, które będziesz trzymał na koncie i 80%, co ja robię, to inwestuję w dosyć pewne rzeczy, bo tak jak ci powiedziałem, nie lubię, jak pieniądze leżą i nie pracują i nic nie robią, więc te pewne rzeczy to już ci pokazuję na komputerze co ja aktualnie po prostu teraz zrobię. Mało ryzykowne stosunkowo inwestycje, które przynoszą jakiś tam procent i te pieniądze razem nazywam swoją poduszką, które mogę użyć w razie w Jakbym potrzebował, by była jakaś nagła sytuacja, że nie miałbym pieniędzy, coś by się wydarzyło. To są pieniądze po prostu na czarną godzinę, które też częściowo pracują. Oczywiście te procenty, jeżeli chodzi o gotówkę i trzymanie na koncie, możesz sobie zwiększyć, tak? W zależności od tego ryzyka, które chcesz potencjalnie ponieść, bo zawsze jak pieniądze pracują, jest jakieś ryzyko, ale jest one stosunkowo nie, minimalne, nieduże. Jeżeli pokażę Ci, jak ja po prostu tą resztą sobie dodatkowo dorabiam. I tym sposobem jest zamienienie tych pieniędzy na kryptowaluty, tak zwane stablecoiny, które trzymają wartość jednego dolara, i wrzucanie później ich na zdecentralizowaną giełdę kryptowalut na tak zwane liquidity i zarabianie po prostu, tak jak tu widzisz, 20% nawet rocznie, chociaż to jest w przeliczeniu na dano, daną cenę aktualną tokena danej z giełdy zdecentralizowanej jest dużo takich giełd. Tu jest jedna z najpopularniejszych. Wpisałem USDT i tu masz na przykład stablecoiny, te, które płacą ciutkę mniej, natomiast mniej popularne zdecentralizowane giełdy, jesteś w stanie tam wyciągnąć więcej. Natomiast tutaj musisz dowiedzieć się więcej na temat obsługi portfela kryptowalutowego i przesyłania tych transakcji. Ja też więcej trochę na ten temat mówiłem w innym filmie, więc przyczepiam cię do góry, jak można, właśnie na kryptowalutach, na tych stable stablecoinach gdzie ryzyko potencjalnie nie jest aż tak duże na stratę, stosunkowo małe, oczywiście zawsze jest ryzyko, że jakiś stablecoin mogłoby się coś wydarzyć, natomiast trzymając też na zewnętrznym swoim portfelu i podłączając pod, pod zdecentralizowane giełdy, o, czym popularniejsza, tym mniejsze ryzyko, możesz sobie po prostu dorabiać takie Pieniądze, jak widzisz tutaj na jednej z popularniejszych, to, to te, te procenty są koło 4-5, ale zawsze te pieniądze w jakiś sposób pracują, to są pieniądze, które mają cię po prostu zabezpieczać, żebyś mógł je wypłacić sobie oczywiście w potrzebnym dla ciebie momencie. Natomiast życie ci, żebyś nigdy nie musiał ich wypłacać, po prostu żeby one sobie leżały i zabezpieczeniem były w razie w, a nigdy te w razie w nie nastąpiło. Jeżeli jesteś młody i nie potrzebujesz, masz rodziców, to jednak warto zacząć inwestować te pieniądze tak, żeby pomnożać te pieniądze szybciej, no bo możesz aktualnie nie mieć dużo pieniędzy, żeby było cię stać na zbudowanie poduszki finansowej w danej chwili, a potrzebujesz jednak zarabiać te pieniądze. Więc teraz przejdziemy sobie do tego, jak inwestować, żeby naprawdę najwięcej zarabiać tych pieniędzy. Teraz, żeby dużo zarabiać ze swoich inwestycji, to nie jest to inwestycja w żadne akcje, obligacje i jakieś inne rzeczy, które tak naprawdę potencjalnie tak niektóre z nich, jak akcje, na przykład, niosą jakieś ryzyko i zabierają Twój czas, bo żeby jednak dobrze inwestować tam, to musisz poświęcić ten czas na badanie tych firm i wszystko to zabiera czas. Żeby dużo zarobić, musisz inwestować w stworzenie swojego produktu. Produktu, a później zrobić system dookoła tego produktu, który będzie pracował jak maszyna i przynosił ci pieniądze. Systemem wokół produktu jest obsługa klienta, odpowiednie zbudowanie stron i tego wszystkiego, z czego stworzy się maszyna, która będzie zarabiać dla ciebie pieniądze i ty będziesz jej doglądał i ją udoskonalał, a nie będzie to bezpośrednie uzależnienie od, od twojego czasu. Przez to, możesz później, jak już zarobisz pieniądze, to nie na, dalej inwestować w jakieś akcje i inne rzeczy, tylko tworzyć kolejne produkty i tworzyć z nich kolejne systemy, maszyny, spinać wszystko razem, by zarabiało dla ciebie to pieniądze. Tak, jak ja tam podałem kilka sposobów u siebie na kanale, jak pomysłów na zarabianie, możesz sobie wejść u mnie na kanał, masz playlistę, to musisz myśleć w taki sposób, jak już zaczniesz coś robić, zacznie sprzedawać czy to usługę, czy produkt, to musisz myśleć w sposób taki, żeby stworzyć właśnie z tego maszynę. Spisać wszystko odpowiednio, żeby ktoś inny mógł coś za ciebie wykonywać lub jeżeli się da najlepiej robić Automatyzację wszystkich procesów, które ty wykonujesz, zarabiając te pieniądze po kolei i po prostu zautomatyzować inne, oddelegować komuś, i wtedy tworzysz maszynę. Oczywiście, jeśli będziesz bardziej zaawansowany i będziesz mógł po prostu mieć ludzi, którzy tworzą to wszystko za ciebie, jeżeli ty stworzysz odpowiednie struktury, to te wszystkie. Procesy w firmie, czyli to, jak coś się wykonuje, to oni będą za to odpowiedzialni i oni będą to wymyślać i tworzyć. Ja teraz, właśnie już od ponad pół roku, tworzę taki zaawansowany, a zarazem prosty system, który ogarnie mi wszystkie produkty, biznesy, które mam aktualnie i które będę mógł budować szybciej, dużo szybciej w przyszłości. I, i będzie mi pozwalał zarządzać też pracą pracą innych ludzi. Będzie to naprawdę genialny system, myślę że jeden z najlepszych jaki jest teraz aktualnie dostępny na świecie w ogóle, który mi pozwoli po prostu niesamowicie rosnąć, bo ludzie będą mieli wszystko co potrzebują i będą mogli wszystko też samo sami tworzyć według tego co ja na przykład będę chciał po prostu zrobić, jaki produkt. Teraz jak w tym moim systemie każda transakcja będzie przypisana do Odpowiedniej akcji, którą ja wykonuję, żeby zarobić więcej pieniędzy, a tą akcją może być inwestycja w coś lub stworzenie jakiegoś, na przykład kolejnego produktu, więc ja na bieżąco będę miał informacje o danych zwrotach z inwestycji, z tego, co właśnie tworzę, jakie różne rzeczy wykonuję. Więc właśnie liczy, sprawdzanie sobie o transakcji. I zysk, liczenie sobie zysku po prostu z transakcji jest no, bardzo istotne. Ty możesz sobie po prostu prosto taki system stworzyć w Excelu na Twoim Google Drive, Możesz sobie po prostu spisywać transakcje i podzielić sobie na, zrobić sobie różne arkusze do danych po prostu inwestycji. Czyli tym inwestycją może być stworzenie produktu czy. To najlepiej po prostu stworzenie produktu, jak ja mówię w tym filmie, niż inwestowanie w jakieś akcje, ale nawet jak inwestujesz w nieruchomości czy w jakieś inne rzeczy, po prostu spisuj sobie te koszty poniesione przy danych inwestycjach. Co więcej, jeżeli zrobisz to w taki odpowiedni sposób, to będziesz mógł to później sprzedać ten, tw ten twój biznes, który stworzysz, bo to w biznesie no, zarabiasz najwięcej pieniędzy i potencjalnie jest to najmniej ryzykowna rzecz, która pozwoli Ci zarabiać pieniądze. Bo wszystko leży w Twoich rękach, Twojej wiedzy, tak? Więc, żeby też coś stworzyć, to musisz na początku zainwestować w wiedzę. Bo jak zainwestujesz w wiedzę, Dowiesz się jak coś zrobić dobrze i zrobić to szybciej nie popełniając wielu błędów. Więc najważniejszą i najlepszą inwestycją, która Ci przyniesie najwięcej pieniędzy jest budowanie swoich systemów biznesowych i sprzedawanie swoich produktów. Koniec, kropka. Najlepszy sposób na inwestycje jest właśnie to i poszerzanie swoich horyzontów, też zatrudnianie ludzi, tworzenie nowych produktów. W swoim biznesie lub każdym kolejnym biznesem, jeżeli nie wiesz, co masz robić już ze swoimi pieniędzmi, to możesz się zacząć zajmować innymi rzeczami, ale wszystko zabiera swój czas, a czas jest najcenniejszy. Zresztą, zobacz, budowanie produktów, rozwiązując kogoś innego problemu, jest po prostu piękne i przyjemne i dajesz w jakąś wartość od siebie społeczeństwu, często i gęsto. A z tych popularnych inwestycji, o których wszyscy mówią, dookoła. To najlepszą inwestycją wydaje mi się, jakbyś już nie miał co robić z tymi pieniędzmi twoimi, które zarobiłeś na produktach, nie potrzebowałbyś ich na przestrzeni kilku następnych lat. To jest po prostu kupno bitcoina, który będzie już tani, nikt nie będzie o nim mówił i będzie stosunkowo mało kosztował i wyczekać, aż znowu będzie o nim głośno te kilka lat i wtedy go sprzedać. Jeżeli chodzi o te popularne inwestycje, to jedna uważam z najlepszych jest tutaj. Jednak spora cały czas, duża szansa, że on cały czas będzie rosnął dużo. Wtedy nie musisz wiele poświęcać czasu na analizę, cały czas i sprawdzanie czegoś, czy na pewno to jest, teraz będzie na czasie, czy będzie to warte w przyszłości dużo pieniędzy jak na przykład firma czy inne jakieś kryptowaluty. Oczywiście ja nie mówię, że nigdy w nic innego nie zainwestowałem, na przykład w inne kryptowaluty, bo tak jak umiesz analizować niektóre rzeczy, oczywiście też i. Jak działają Twoje emocje, Twoja głowa przy takich inwestycjach też idzie zarobić pieniądze. Natomiast wiedz, że jest to po prostu bardziej ryzykowne. Może masz inne zdanie? Napisz w komentarzu, jeżeli tak jest. I widzimy się w kolejnym filmie. Zostaw lajka like i suba. Zamień, kliknij, żeby się ten przycisk zamienił na szaro. To wtedy będzie wszystko ok, kliknij w dzwoneczek. Trzymaj się, cześć.